Katarzyna Bonda Urodzony morderca Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA Czyta Adam Bauman Żona szanująca męża przez wszystkich uznawana jest za mądrą Jerzy Kułaczkowski Cechy dobrej żony w ujęciu księgi Syracha nie może być świadomości bez rozróżniania przeciwieństw. Karl Gustav Jung O Naturze Kobiety Mojej córce Ninie Aleksandrze, głębinie inspiracji i światłu mojego życia z miłością. Prolog W samo południe 21 października Piątek. Warszawa Parking na Bemowie Wiedziałem, że to on, gdy tylko wjechał na parking pod supermarketem. Traktował swoje nowiutkie g jak konia wyścigowego, którego poganiasz butem uzbrojonym w ostrogę. Wysiadłem z Pasata i zapiąłem kurtkę, by amant mojej żony nie dostrzegł beretty, którą schowałem wewnętrznej kieszeni. Wziąłem tę poręczną broń wyłącznie dla kurażu. Gdyby gnój skakał, dam mu powąchać jej szykowną lufę, planowałem. Nie mogłem doczekać się jego miny. Skurwiel zaparkował obok mnie i otworzył drzwi z takim impetem, że przyłożył nimi jakiejś kobiecinie, która ze spacerówką zmierzała do sklepu. Udał, że jej nie widzi. Nie przeprosił. Zatrzasnął swoje gie. I z miną urażonego księcia przeczekał litanie wyzwisk zbulwersowanej matki. Spotkałem się z nią wzrokiem i o kilka sekund za długo przyglądałem się jej dziwnej opasce na głowie. Więc by sam siebie usprawiedliwić, pomogłem jej przedostać się z wózkiem między samochodami. W mig pojęła, że jestem po jej stronie i szykuje fircykowi bęcki i truchtem pobiegła do wejścia sklepu. Dopiero wtedy ten tchórz wysiadł z auta. Wysiadł to mało powiedziane wynurzył się ze swojego czarnego, jak mokry asfalt czołgu Mercedesa AMG-63. Spojrzał na mnie smolistymi, obłudnymi ślepiami które tak opiewała w sms moja ślubna i rozpościerając wokół woal siódemki loewę przejął całą przestrzeń wokół nas chrapliwym rechotem To ty? rzucił zaskakująco poprawną polszczyzną taksując moje tanie ubranie i zniszczone cichobiegi Czego chcesz? Nie odpowiedziałem Zapach jego perfum totalnie mnie znokautował Byłem pewien, że podarowała mu je Małgorzata bo siódemka to jej ulubione Ja też nimi dziś woniałem Dostałem je od gosi jeszcze przed ślubem i nigdy nie zmieniłem na żadne inne, ale ten palant chyba się w nich kąpał. Nie zdołałem dłużej trzymać nerwów na wodzy. Wiem wszystko, warknąłem. Wymieniłem kilka nazw hoteli, w których się bzykali. Nie musisz zaprzeczać. Zwrócił się do mnie po imieniu. Dobrze zapamiętałem? Powiedział spokojnie i uśmiechnął się półgębkiem. Tutaj będziemy rozmawiali kawał drania pomyślałem nawet nie udaje, że mu przykro i świetnie gada po polsku dlaczego pisał do niej angielszczyzną myśleli, że jestem wokulski i nie pojmę na takim parkingu jak ten też ją ruchałeś odparowałem tydzień temu byłeś przy tym zakpił lecz skrzywił się Jakbym rzucił w niego czymś zepsutym. Sprawiło mi to przyjemność. Chciałem być wulgarny i zamierzałem go ostro dojechać. Płazem mu tej zniewagi nie puszczę. Może wsiądziemy? Przeszedł na angielski i wskazał Mercedesa. Chyba, że wolisz zaprosić mnie do swojego wozu rozejrzał się. Na parkingu było sporo aut, ale nikogo poza nami. Po co? burknąłem po polsku. Dla mnie wszystko jest jasne. Będziesz darł się przy wszystkich, że żona cię zhańbiła? wysyczał, a potem nagle spoważniał. Czy pogadamy jak facet z facetem? Nie odpowiedziałem. Uśmiechnął się i powtórzył frazę jeszcze raz po polsku, jakby miał ją wyuczoną. Zacisnąłem pięści. Gnój uważa mnie za Matoła. A może Chcesz się bić? Dopytał z uśmiechem kubusia Puchatka. Zdjął płaszcz. Był to długi, czarny i zapewne drogi ciuch z Witkaca, gdzie moja żona lubiła spędzać wolny czas. Przemknęło mi przez głowę, że pewnie tam się poznali. Nie mogłem prześledzić wszystkich ich wiadomości, bo Małgorzata natychmiast je kasowała. Zresztą nie byłem ciekaw szczegółów. Chciałem tylko, żeby ten gość odpalantował się od mojej rodziny. Na zawsze dobrze zwiesił głowę, jakby się poddał, poczułem w tej chwili, że zaczynam wygrywać, kiedy jeszcze raz wskazał auto, podszedłem, otworzył mi drzwi, jakby zapraszał kobietę na randkę, ale stałem twardo w miejscu. nie bój się moje giecie nie pogryzie. Zaśmiał się triumfująco, obszedł samochód i usiadł jak pasza za kierownicą. Wdrapałem się na siedzenie obok. Wewnątrz pachniało siódemką, domową zupą i nowiutką skórzaną tapicerką. Miło tu. To. to całe geto to kawał porządnego wozu, skonstatowałem. Ale za nic w świecie bym mu tego nie powiedział. Obejrzałem się na tylne siedzenie. Miejsca było aż nad to, żeby robić to od tyłu. Było mi niedobrze. Chciałem to jak najszybciej skończyć. Więc o co ci dokładnie chodzi? Zaczął sięgając po elektronicznego papierosa, wydmuchiwał parę bokiem ust, nie spuszczał ze mnie kpiącego spojrzenia. Margo wie o naszym spotkaniu? A może masz dla nas jakąś propozycję? Dla ciebie owszem. Z trudem zachowywałem spokój. Przypomniałem sobie, że jakiś czas temu Małgorzata zmieniła sobie imię w mediach społecznościowych na wersję międzynarodową. Czyżby ten romans trwał tak długo? Powiedziałem. Zostaw moją żonę w spokoju. Obiecaj, że więcej się nie spotkacie. Jasne, nie ma sprawy. Serio, zaśmiał się. Z tym, że to nie ty decydujesz. Zgodzisz się ze mną? Kochasz ją? Wypaliłem. A co to ma do rzeczy, skrzywił się. Pytam, czy jesteś zakochany w mojej żonie, tłuku. Pochyliłem się w jego stronę i ryknąłem, aż oplułem mu mordę. Przykleił się do okna. Spojrzał na mnie dziwnie uspokój się człowieku rzekł przylepnie rozumiem że ci przykro skoro Margo ma mokre majtki na mój widok ale żeby mieszać do tego uczucia przeginasz zaciskałem pięści w kieszeni byłem już na granicy wytrzymałości wszystko szło nie tak jak planowałem to nie tego rodzaju znajomość ciągnął spokojnie z twojej żony jest ostra lufa. Ty nie dajesz rady, a ktoś musi regularnie przepychać jej komin. <laughs> Zarżał. Tak ją zaniedbałeś, że ledwie jej wszystkie dziurki odetkałem. Masz natychmiast przestać się z nią spotykać. huknąłem, ale głos mi zadrżał i wyszło błagalnie. Gość spojrzał na mnie z politowaniem. A ja poczułem się jak gówno. Dyskretnie włożyłem rękę do kieszeni kurtki, chwyciłem rękojeść pistoletu, by dodać sobie odwagi. Podziałało. Wiedziałem, że jeszcze słowo, a użyję mojej karty atutowej. Odbezpieczyłem broń. Rozkazujesz mi? Przekrzywił głowę w bok, niczym przemądrzały kocur. Ty, kim ty jesteś? Zbliżysz się do niej, zabijecie wysyczałem wcale mnie nie słuchał, nie okazał lęku za to doskonale się bawił powinieneś być mi wdzięczny, rozparł się wygodniej i dalej nawijał nie masz instrumentu, żeby ją zaspokoić, mówiła, że ledwie dwanaście centymetrów miękisza. O, słabiutko. Na taką antenę warszawy nie podbijesz. Dla jaj przysyłała mi wasze nagie foty. Sięgnął za pazuchę, ale ja w tym samym momencie wyciągnąłem spluwę. Sam byłem zaskoczony, gdy usłyszałem huk. Przysięgam, że nie wiem, kiedy palec znalazł się na spuście. Niestety chybiłem. Masz małego, wychrypiał. Rzucił się na mnie i próbował odebrać mi broń. Zdołał nacisnąć przycisk SOS, ale w porę to zauważyłem. Zerwałem połączenie, zanim odezwała się dyspozytorka. Tym razem wycelowałem w jego brzuch. Naciskałem spust raz za razem do skutku, aż przestał się ruszać. Przestał gadać. Zapadła upragniona cisza, przerywana tylko zgłuszonym charkotem jego ciałem jakiś czas wstrząsały drgawki aż wreszcie znieruchomiał ja też siedziałem bez czucia oszołomiony tym co się wydarzyło wpatrywałem się w opustoszały parking i czekałem na syreny karetki wyglądałem kogutów policyjnych spodziewałem się larum klientów supermarketu którzy otoczą mnie ciasnym kręgiem i wywleką z samochodu ofiary byłem gotów na ukamienowanie więzienie nawet na śmierć ale nie miałem poczucia winy ani żalu nic takiego nie przeszło mi przez myśl byłem pewien że postąpiłem słusznie i pierwszy raz od dawna poczułem że odzyskuję dawne moce jedyne czego się obawiałem to że dzieci i gosia będą mieli przeze mnie kłopoty albo co gorsza mogą się wstydzić czekałem jeszcze chwilę aż cisza zaczęła dzwonić mi w uszach spojrzałem na pochylonego do przodu amanta mojej żony który nie prezentował się już tak imponująco jak na początku spotkania głowę miał zwieszoną na piersi krew rozlała się na jego śnieżnobiałą koszulę w słońcu lśniła jak nieprawdziwa rozejrzałem się kontrolnie a potem wezbrały we mnie nieznane siły chwyciłem gościa oburącz i przeciągnąłem jego zewłok na tylne siedzenie by samemu się nie ubrudzić położyłem w miejscu kierowcy jego płaszcz który okazał się podniszczoną wulczanką miałem w domu okrycia droższe i znacznie szykowniejsze lecz wychodząc zadecydowałem że nie będę marnował ich dla tego gnoja to była słuszna decyzja Przejrzałem się w lusterku wstecznym, otarłem czoło z drobnych rozprysków krwi, a potem szybko wysiadłem i obszedłem swój samochód. Pasat był zamknięty, każda szyba szczelnie zasunięta. Na parkingu zaś o dziwo żywego ducha. Czyżby nikt nie słyszał wystrzałów i nie chciał mnie aresztować? Wróciłem do auta martwego rywala i zająłem jego miejsce za kierownicą. Prowadziłem spokojnie, praktycznie żeglowałem. Sam nie wiem, dlaczego pojechałem trasą w kierunku alei zakochanych drzew w łomiankach. Dosyć dobrze znałem ten teren, bo Małgorzata pochodzi z tych okolic i na początku naszej znajomości często jeździliśmy nad Wisłę kochać się w samochodzie. Czułem, że robiła to tam i z tym martwym gnojem. Niech więc on tam skończy. Amen. Krążyłem jakiś czas po alejkach, aż znalazłem mało uczęszczaną ścieżkę i wjechałem szutrową drogą w zarośla. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, teraz jednak błogosławiłem gust motoryzacyjny swojego rywala. Czarne G. wzorowo radziło sobie z błotem, piachem i powalonymi gałęziami. Kiedy nie dało się jechać dalej, zamknąłem wóz zostawiwszy kluczyki w stacyjce i pieszo na miękkich nogach wróciłem do szosy. Poczekałem na przystanku na autobus, wróciłem na parking, gdzie się spotkaliśmy i zająłem miejsce za kierownicą wiekowego pasata, którym normalnie jeździł mąż naszej gosposi. Dopiero wtedy poczułem ulgę, satysfakcję, a wreszcie rodzaj ekscytacji. Mój dobry humor psuła tylko jedna myśl kiedyś go znajdą zadzwoniłem do pracy, że dziś mnie już nie będzie bo spotkanie się przedłużyło wszyscy się ucieszyli mogli szybciej zacząć weekend sekretarka obiecała poskładać moje dokumenty i wyłączyć komputer pojechałem do domu po rozpuszczalnik pamiętałem że po remoncie dachu zostało coś na dnie beczki. Musiałem go tylko przelać do kanistrów. Najpierw jednak postanowiłem porządnie umyć ręce. Miałem ochotę się napić, ale wiedziałem, że jeśli wezmę choć łyk, to się nie zatrzymam, a nie chciałem ryzykować jazdy na bani. Nastojąco opróżniłem małą muszyniankę, zapakowałem do bagażnika rozpuszczalnik, jednorazowe rękawiczki, zestaw masek ochronnych, foliowy fartuch malarski i pustą butelkę do której wsunąłem ścierkę, z szuflady wygrzebałem stare zippo, włączyłem płomień, było sprawne. Nie pamiętam drogi ani spaceru ze sprzętem wzdłuż Wisły, bo pasatem nie dojechałbym w gąszcz aż tak daleko. Nigdy nie zapomnę natomiast spojrzenia w oczy trupa, z którym gziła się moja ślubna i jego miny, zdziwienia, pustki w oczach. Identycznej, jak w moich, kiedy odkryłem, kim jest mój konkurent. Nie do wiary, że od tej chwili minęło ledwie kilka godzin, a tego człowieka nie ma już wśród żywych. Więcej na mnie zagrozi. Moje stado jest znów bezpieczne. Małgosia, dzieci i ja ponownie mamy szansę być szczęśliwi rozpuszczalnik był gęsty i wysokiej jakości nie żałowałem go na oblanie nim zwłok ani tej pięknej stebnowanej tapicerki którą wcześniej podziwiałem z satysfakcją patrzyłem jak smolista ciecz wsiąka w dywaniki i skrapla się na chromowaniach którymi wykończono wóz wreszcie napełniłem butelkę zatkałem ją naszą kuchenną ścierką i postawiłem między siedzeniami. Po namyśle przeniosłem zwłoki tego gnoja z powrotem za kierownicę. Jego rzeczy zapakowałem do drogiej torby stojącej za siedzeniem. Kiedy zobaczyłem w niej całkiem nową siódemkę loewę o maksymalnej pojemności, nie mogłem się powstrzymać i ją zabrałem. Patrzyłem na swoje dzieło, życząc kochankowi swojej żony, by trafił prosto w otchłań piekła. A potem wyciągnąłem z kieszeni zippo i kupione na stacji papierosy. Nie paliłem od dziesięciu lat, dokładnie tyle, ile trwało nasze małżeństwo z gosią. Na poprawinach po weselu obiecałem, że zerwę z nałogiem i słowa dotrzymałem. Tylko w pracy popalałem ajkosy, ale nigdy nie przynosiłem urządzenia do domu. Teraz z lubością zaciągałem się cienkim Dawidowem. Gdy dotarłem do filtra, rzuciłem niedopałek na siedzenie. Podpaliłem szmatę, trzasnąłem drzwiami i pobiegłem ile sił w nogach do rzeki. Wcześniej w krzakach zostawiłem reklamówkę z rzeczami na zmianę. Teraz chwyciłem ją i zacząłem się przebierać. Wkładałem właśnie czystą koszulę i zapinałem pasek od spodni, gdy ciszę... Przeciął potężny huk. Potem usłyszałem serię kolejnych wystrzałów, którym towarzyszył odgłos tłuczonego szkła. Wiedziałem, że powinienem wiać, ale ciekawość była silniejsza. Wróciłem i patrzyłem, jak nowiutkie G mojego rywala płonie, a on sam węgli się na tym stosie, jak na to zasłużył. Odszedłem spokojnym krokiem do drogi, gdzie zostawiłem pasata. Wrzuciłem kanistry i brudne ciuchy do bagażnika. Ostrożnie włączyłem się do ruchu. Pogoda była iście nostalgiczna. Startowała polska złota jesień, a ja od lat nie byłem taki szczęśliwy. Rozdział pierwszy. Spis cudzołożnic. Dwudziesty drugi października, sobota, Warszawa, Powiśle. Huberta Meyera wyrwał ze snu *November Rain* Guns N' Roses. Zanim przesunął zieloną słuchawkę, założył okulary i spojrzał na czas. Była czwarta trzydzieści trzy. Sekundę potem wpadła wiadomość. Otworzył ją i odczytał współrzędne. 18 stopni 44 minuty 9,89 sekund długości geograficznej wschodniej. Mejer rzucił do słuchawki, a potem się rozkaszlał. Od dwóch tygodni nie mógł zwalczyć infekcji, w kółko zdrowiał i znów się przeziębiał. Objawy uporczywie wracały. Podkomisarz Agnieszka Olton. Szefowa Wydziału Wsparcia Dochodzeń, widząc, co się z nim dzieje, zmusiła go, by poszedł do lekarza. Stwierdzono zmiany po przejściu nieleczonego zapalenia płuc, do tego poważną infekcję gardła i krtani i kazano profilerowi leżeć. Tym sposobem pierwszy raz od lat Hubert znalazł się na L4. Sory, szefie. Wiem, że jesteś chory, ale potrzebujemy konsultacji. Dam ci wicekomendanta złomianek, tylko znajdę go w tych haszczach. Ciemno, jak za przeproszeniem w dupie. Szczecinek, zdziwił się Mejer. Od kiedy to kolaborujesz z podmiejskimi komisariatami? Z tego co widziałem w grafiku, powinieneś być na urlopie. Walczysz o medal z ziemniaka, czy co gorsza premię. Obawiam się, że za nadgorliwość. Takich w Wwd nie przyznajemy. Wynajmuje w okolicy poddasze, a z bogusiem Walskim chodzimy razem na piłkę. Zadzwonił, że mają zdarzenie i potrzebują pomocy. Nie miałem serca odmówić. O jest, krzyknął. Boguś, mam Huberta na linii. Podejdziesz, czy ja mam tam leść? Grząsko! Mejer słyszał chrobotanie i szmery. Ktoś przysłonił dłonią słuchawkę, ale profiler wyraźnie słyszał rozmowę Szczecinka z kolegą, a raczej monolog pełen pocieszających słów, przedstawiający psychologa jako cudotwórcę. To się Hubertowi nie spodobało. Przytrzymał w ustach wiązankę bluzgów, by protegowany zapamiętał raz na zawsze, że za lizusostwo w WWD jest jedna kara ostracyzm. Ale nagle przestał cokolwiek słyszeć. Ktoś wyciszył całkiem dźwięk. Profiler usiadł wygodniej, poszukał w szufladzie szafki nocnej papierosa i z trudem hamując kaszel zapalił. Inspektorze. Głos policjanta był drżący, zalękniony. Odchrząknął, przedstawił się. Podkomisarz Bogusław Walski, komisariat w łomiankach. Mamy tu spalony wóz. Mercedes klasy G, dokładnie AMG-63, przez zazdrośników, których nigdy nie będzie na niego stać, zwany rolnikiem. Strażacy dopiero uporali się z ogniem i zaczęli dogaszanie lasu. Ciało jest częściowo zwęglone, ale podejrzewamy, kto znajdował się w środku. Rzecz w tym, że na tego gościa czaiło się kilku notowanych w naszej bazie, a on sam Niedalej jak wczoraj złożył wniosek o ściganie. To Portugalczyk z polskimi korzeniami. Od lat siedzi w kraju na stołku prezesa w branży deweloperskiej, a ostatnio i energetycznej. Nie chciał brać łapówek, więc zaczęli go nękać. Miał konflikt z tutejszym wataszką, niejakim Marcinem Demianiukiem. Oficjalnie gość mieni się specem od finansów i ubezpieczeń ma nawet firemkę założoną dla picu e, nie bardzo chciałbym mówić o tym przez telefon urwał ten marcin to pokłosie żoliborskiego półświadka. jego ojca wołali drinu możesz go znać za akt spraw o przestępczości zorganizowanej większość jego żołnierzy mieszkała i wciąż mieszka w łomiankach to bezpieczna linia uspokoił policjanta psycholog co w jakimś stopniu było prawdą Rzecz w tym, że wszystkie rozmowy były rejestrowane, więc należało zważać na każde słowo, bo w razie draki będzie dowodem w sądzie. Jest szansa na zrobienie kwita dla WWD, czy chcesz, żebym przyjechał wpierw nieoficjalnie? Byłoby klawo, padło w odpowiedzi po dłuższej pauzie. Szczecinek mówi, że jesteś ciężko chory, masz leżeć. Nie sądziłem, że zechcesz się ruszać. Może po robocie my do ciebie przyjedziemy, pogadamy na osobności, a jest co opowiadać. Tylko nie wiem, kiedy by to było, bo przez ten pożar lasu dopiero zaczynamy. Oględziny jeszcze nie zakończone? Upewnił się Hubert. Więc Szczecinek niech się nie bawi w ciotunie, tylko bierze się do roboty. Musisz wiedzieć, że to jeden z moich najlepszych ludzi. Nie zwracaj uwagi na stopień i wiek. Ale trzymaj krótko. Łatwo się rozbisurmania. On mówi, że ty jesteś najlepszy, wszedł mu w słowo policjant i umilkł zrezygnowany. Kiedy wznowił wątek, mówił już stanowczo i z wyraźną nutą złości. Poszkodowany i na mnie złożył doniesienie zarzucił mi zaniedbania oraz korupcję. Sprawa w tym tygodniu miała być rozpatrywana u góry. — Czyli masz ogień pod tyłkiem? — Można to tak określić — zgodził się z Mejerem Walski. — Pokryję wszystkie koszty, jestem w stanie zapłacić za wasz czas — dorzucił na jednym oddechu. — Łapówek nie biorę. — I nie waszcie płacić Szczecinkowi — przerwał mu rozeźlony Mejer. — Nie chodzi zresztą o forsę. Żeby brać udział w śledztwie, powinniśmy mieć oficjalny papier — jeśli obiecasz załatwić go jutro pojutrze za tydzień albo kiedykolwiek wsiadam w samochód i jestem nad wisłą oględziny rzecz niepowtarzalna nie wszystko co ty zauważysz będzie istotne dla nas i odwrotnie ślady behawioralne to bezcenna ale ulotna wiedza trzeba umieć czytać miejsce zdarzenia pod tym kątem mnóstwo spraw pada w sądzie bo na oględzinach popełniono kardynalne błędy. Nie myślano o motywie. Aha, e, jasne. Zgadzam się dokumentnie. Motyw e, wiadomo, dukał Walski. Ale z datą wsteczną? Wątpię, czy mi się to uda. Komendant przestraszył się nie na żarty. Jeśli mam być szczery, w ogóle nie mam pewności, czy dostanę zgodę na wasz udział. Oczywiście macie już renomę, ale rzecz jest zasadniczo lokalna. Nie pytaj dlaczego. Nie przez telefon. Mejer myślał szybko. Czuł, że sprawa jest śmierdząca. Miał ochotę odłożyć słuchawkę i walnąć się z powrotem do łóżka. Był jednak zaintrygowany. O dziwo, z tego stresu na krótką chwilę przestał kaszleć. Upił łyk zimnej herbaty z miodem którą wieczorem postawił przy łóżku i pociągnął Walskiego za język. Wcale nie chcesz, żeby góra wiedziała o naszej roli w dochodzeniu? Tak byłoby najlepiej, przyznał komendant. Ale za jakiś czas obiecuję, że zrobię wszystko, żeby namówić prokuratora na wysłanie odpowiedniego kwita, z tym, że to może trochę potrwać. Kto nadzoruje? Walski podał nazwisko prokuratora. — Znasz? — spytał z nadzieją w głosie. — Niestety tak — odparł Meyer. Prymusek jest wielce lojalny wobec szefów rządzącej partii. Jeśli miałbym się stawić, nie ma opcji na wizytę inkognito. Uważaj na niego i przekaż Szczecinkowi, że Prymusek donosi. Raz w tygodniu bywa u nas na herbatce u sekretarza ministra. Dlatego tak szybko awansuje. Podkreślił i urwał. Szkoda, Walski się poddał. Może, jak w poniedziałek będą dokumenty z oględzin, zajrzycie do nich nieoficjalnie. Jasne, zgodził się Hubert. Kim jest poszkodowany? Co? Głos brzmiał, jakby Walski znajdował się pod wodą. W oddali słychać było jakieś krzyki. Mówiłeś, że chociaż ciało jest spalone, — Wiesz, kim jest prezes, który zadarł z lokalnym wataszką? — powtórzył profiler. — Obstawiamy, że to Rui Coelho Tavares de Souza, główny szef konsorcjum deweloperskiego Atrium Michel Angelo de Souza. Możesz go z łatwością zguglować, bo to syn samego bosa z Lizbony. Stary Pedro de Souza wysłał na rubieże wschodnie Rui'ego... Swojego Syna, niczym Bóg Jezusa. Kiedy posadził go na stołku szefa Atrium, miał ledwie dwadzieścia pięć lat, ale chłopak się sprawił. To było 30 lat temu. W tym czasie klan desołzów zbudował w naszym kraju wiele budynków. Prężnie działają w Czechach, na Słowacji, Litwie, Łotwie i na Węgrzech. Wszystkie te krainy znajdowały się pod jurysdykcją Ruiego, którego podejrzewamy, że zwęglił się w Mercedesie. — A, Taka sytuacja. Hubert przekleł szpetnie. Czyli masz w krzakach bombę z opóźnionym zapłonem? Elegancko to ująłeś, potwierdził Walski. Poszkodowany był prawdziwym rekinem biznesu. Desouzowie zajmują się także rewitalizacją fabryk, budują w nich lofty, a teraz z powodzeniem działają w branży energetycznej, głównie wiatraki, same duże dile. Spalone auto jest na jego firmę, a młody drinu od lat właził mu w tyłek, żeby zostać jego wspólnikiem. Ponoć podarował Portugalczykowi sto baniek bez kwita. Skąd to wiesz zdziwił się profiler? Z pism, które Portugalczyk rozsyłał, gdzie się dało. Łapówkę nazywa pożyczką bezzwrotną, której demianiuk miał udzielić dobrowolnie i bezterminowo, na poczet projektu wiatraków. Te zawiadomienia to przykrywka do kłótni. Sprawa dla sądu cywilnego, nie dla nas. W tych doniesieniach były groźby spalenia auta i domu, szlachtowania dzieci, bo o Coelho Tavares de Souza ma córkę. Żona jest Polką. Oczywiście Drinu wszystkiemu zaprzecza. Nawet się nie zająknął, że kiedykolwiek żądał zwrotu. Skoro... Mają otwarty konflikt, ten drinu popełniłby wielki błąd zabijając konkurenta przerwał mu hubert. Automatycznie staje się pierwszym podejrzanym. Spalenie wozu nie załatwia sprawy. Przy dzisiejszej technice zdobędziemy dowody. To nie ma sensu. Po drugiej stronie bardzo długo panowała cisza. Hubert odsunął słuchawkę od ducha, obawiając się, że połączenie zerwano. Ale Walski tylko włączył wyciszenie, bo zaraz znów oddychał chrapliwie do aparatu. Na mieście mówi się, że tak naprawdę poszło im o babę, wyznał półgłosem. Rui Coelho Tavares de Souza rok temu uwiódł Drinowi żonę. Tylko z tej przyczyny Demianiuk zażądał szybkiego oddania forsy. Ten przelew poszedł. Są wyciągi bankowe. Puścił? Łapówkę przelewem? Mejer nie dowierzał. Coś ty kręcisz. Mówię ci tylko to, co mnie powiedziano, bronił się Walski. Portugalczyk faktycznie dostał te sto baniek na spółkę z wiatrakami. Czy była to inwestycja, pożyczka, łapówka, czy coś innego, ganiał to pies, bo te pieniądze są na koncie Portugalczyka i Rui ich już raczej nie podejmie. Chociaż oczywiście zanim opublikujemy te dane w mediach... Zrobimy pełną analizę zębów kości, a jak trzeba będzie, to i badania DNA. Tak między nami mówiąc, tyle mam właśnie czasu dla ciebie, zanim będę zmuszony rzecz ujawnić. I uważasz, że dlatego ten drinu go spalił? Powtórzył Meyer z powątpiewaniem. Przez niewierną żonę? To jego druga żona. Demianiuk wymienił poprzednią na nowszy model i jest o swoją kasie wielce zazdrosny. Kobitka jest młoda, ładna, pisze jakieś piosenki. Brała udział w jednym z tych programów wokalnych z gotowaniem bo tak poza tym to pierwszorzędna z niej kucharka. Poległa na suflecie z bachatą i odpadła dopiero w finale. Uwierz mi, jest się o co bić, a my wszyscy w łomiankach dobrze tutaj Drina znamy. On mógł to zrobić dla swojej panienki. Jaki biznesmen! Ryzykowałby wszystko, co zbudował dla baby. Nie dla baby, parsknął Walski, dla honoru. Pewnie tego nie wiesz, ale Marcin Demianiuk to kuzyn Szymka złomianek, tego samego, który popełnił samobójstwo z czarnoprochowej broni kilka lat temu. Palenie aut z ciałami to metody dawnego gangu żeliborskiego. Trzęśli kiedyś wolumenem. Więc uważasz, że to porachunki? Powtórka z lat dziewięćdziesiątych? Tego się boję, wyszeptał Walski. A w kieszeni Drina siedzi głęboko moje szefostwo. Tej sprawie ukręcą łeb, a ja będę kozłem ofiarnym, bo przejmowałem ich kwity i nic nie zrobiłem. Szkoda mi było czasu chłopaków na prywatną wojenkę, dwóch wataszków przy kasie. No cóż, skoro nie możesz mi pomóc, działam normalnym trybem. Miło było cię poznać. Nie mam żalu, wiem, żeś chory. Oddaję Szczecinka. W tej chwili Hubert pojął, dlaczego drugi komendant tak się trzęsie ze strachu, a nawet gotów jest dawać łapówki. Na włosku wisiała jego kariera w policji, ale chodziło też o życie jego rodziny. Nie mógł pozwolić, by na tej linii zarejestrowało się choć jedno słowo więcej. — Czekaj — rzucił niby od niechcenia. Mam współrzędne sam mogę sprawdzić ale skoro jesteś na miejscu będzie szybciej nie bardzo powinienem marznąć w tym stanie więc muszę podjechać do was jak najbliżej czy teren jest podmokły czym jeździsz walski z trudem maskował ekscytację hubert podał model swojego audi tronem tu nie dojedziesz orzekł komendant terenówki ledwie dają radę zadzwoń przejmiemy cię z drogi albo jeszcze lepiej wyślę po ciebie radiowóz zaraz szczecinek przekaże ci do mnie prywatną komórkę umożliwię ci wejście choćby prokurator miał na mnie naskarżyć położę własną głowę starczy nie znoszę mieć długów przerwał mu mejer wyskakując z łóżka za dziesięć minut ruszam ani słowa prymuskowi zrobię mu niespodziankę Bywa mniej upierdliwy, gdy udasz potulnego i obiecasz pełną współpracę. Tylko Szczecinek niech mu nie włazi w oczy. Ma niewyparzoną gębę i wciąż ambicja przerasta pokorę. Resztę ludzi trzymaj do końca. Strażaków, techników i medyka chcę mieć na miejscu. Załatw też kontakt do rodziny poszkodowanego. Razem odwiedzimy wdowę Coelio Tavares de Souza, i dowiemy się, dlaczego nie zgłosiła jego zaginięcia. Już z nią rozmawiałem, odparł z ociąganiem walski. Siedzimy tutaj od północy. Nie chciałem marnować czasu. Jej zachowanie było dziwne. Tak? Zainteresował się Hubert. Nie płakała, nie rozpaczała. Powiedziała, żebym zgłosił się o normalnej porze, czyli po dziesiątej bo zwyczajowo sypia do tej godziny. Wcale się nie zdziwiła, że Rui zginął. Miałem wrażenie, jakby jej ulżyło. Zanim odłożyła słuchawkę, obiecała przygotować listę jego kochanek. Twierdzi, że któryś z ich partnerów jest poszukiwanym przez nas sprawcą i jej zdaniem zagadka rozwiązana. Nie wierzy w porachunki z Drinem, chociaż jego młoda żonka widnieje na tej liście gdzieś w połowie. — Może powinieneś zatrudnić wdowę po desołzie u siebie w jednostce? — zażartował Meyer, ale Walski się nie roześmiał. — Przypomnij mi, żebym pokazał ci tę listę — odrzekł z powagą. Szczecinek zaczął przekobywać media społecznościowe, a rano wzywam naszą najzdolniejszą analityczkę, pancie, niech pracują razem. Będziemy mieli dossier każdej z tych niewiast. Ale wiesz, część już do mnie spłynęła. Powiem ci, że jest na co popatrzeć. Cokolwiek by powiedzieć o Ruim, miał gust do aut i kobiet. Tam jest więcej niż pięćdziesiąt nazwisk. Gość był seksocholikiem. Albo prosił się o śmierć. Okolice łomianek nad Wisłą. Mejera przejął z drogi uzbrojony po zęby funkcjonariusz. Kalosze chlupotały po grząskim podłożu, kiedy poprowadził go w gąszcz aż do samej rzeki. Słońce wciąż jeszcze nie wstało. Widoczność była żadna. Hubert, okutany w dwa szaliki i w wełnianej czapce na głowie, przyświecał sobie latarką, a nasilający się swąd spalenizny upewniał go, że idą we właściwym kierunku. Przedarli się przez zarośla, a potem jeszcze spory kawał maszerowali przez błota, aż wreszcie Hubert zobaczył pogorzelisko, wokół którego uwijała się grupa policjantów w cywilu. Dostrzegł tylko kilku mundurowych. Zajmowali się głównie rozciąganiem czerwono-białych taśm. Po co? Nie pojmował. O tej godzinie nikt niepowołany nie zapuszcza się w takie miejsca bez potrzeby. Nic dziwnego, że żaden z wędkarzy ani spacerowiczów nie zauważył płonącego auta. Gdyby nie zajął się las, ciała nie znaleziono by bardzo długo. Może nigdy. Zgliszcza samochodu otaczał kordon pracujących techników zwłoki przekładano akurat do czarnego worka musieliśmy poczekać aż blachy przestygną obok huberta stanął wielki jak dąb wicekomendant w czapce uszance ściągnął z dłoni rękawicę narciarską i przywitał się z majerem żołnierskim uściskiem hubert w odpowiedzi zachłysnął się kaszlem mam poczucie winy z tobą naprawdę kiepsko — rzucił współczująco Walski. — Od Kataru się nie umiera — wyburczał Hubert. — Węch mnie jeszcze nie zawodzi, a łeb wreszcie przestał nachrzaniać. Rozejrzę się, a jutro odpocznę. — Jutro jest już dziś — zauważył komendant i urwał. Hubert zeskanował spojrzeniem załogę Walskiego. — Gdzie mój człowiek? — Odholował prymuska do biura. Szkoda, że nie widziałeś, jak go podszedł, zaśmiał się. Prokurator Kulik sam zaproponował twojemu chłopakowi kawkę w urzędzie. Zów dzieciak, podsumował Hubert. Ale kwity podpisał. Jasna sprawa, inaczej byśmy go nie puścili. Walski rozpostarł rozłożyste ramiona. Droga wolna. Pytaj, działaj, obserwuj, zaglądaj. I pomóż nam przyskrzynić młodego Drina. Zakończył szczerząc wszystkie zęby. Hubert nie odpowiedział. Zarejestrował, że wicekomendant trwa przy stanowisku, że to rogacz Demianiuk jest sprawcą mordu. Uznał jednak, że nie czas na dyskusję. Ruszył w kierunku młodego medyka sądowego, który na szybko notował pierwsze wrażenia. — Doktor Boziłow ma wolne? — zagaił, wydmuchując głośno nos. — Ściągają go z wakacji. Żona zabrała go z okazji rocznicy ślubu do Dubaju, odparł młody z dumą, jakby osobiście uczestniczył w tym małżeńskim spisku. Samo znalezienie lotu potrwa dzień albo i dwa, bo jakiś ważniak musi klepnąć ponad programowe koszty. Przed poniedziałkiem szef się nie pojawi. Profiler nie zareagował, a lekarz wgapiał się w mejera coraz podejrzliwiej. Dobrze się pan czuje? Jestem Hubert i nie mam covid warknął. Nie zadał sobie trudu, by się dalej przedstawiać. Skoro tak, ty musisz mi wystarczyć. Na początek kilka prostych pytań. Zanim jednak zacznę, możesz mi to streścić? Medyk spojrzał błagalnie na Walskiego, ale wicekomendant tylko nieznacznie skinął głową, po czym błyskiem oddalił się w przeciwnym kierunku do ludzi, którzy cieli, i odciągali blachy spalonego Mercedesa. E, ciało mężczyzny zaczął niepewnie, jakby znalazł się na egzaminie. Miejscami całkowicie zwęglone, ale mamy farta. Ze względu na ułożenie górnej części tułowia i głowy identyfikacja będzie możliwa. Majer ukląkł, wciągnął rękawiczkę na dłoń, odpiął zamek worka. Ten płaszcz, ty mu założyłeś na głowę? Nie, tak go znaleźliśmy, bronił się słabo medyk. Cofnął się, jakby chciał zwiać. Spokojnie, tylko się upewniam, rzekł łagodniej Hubert. Zapatrzył się na las. Więc miał tę szmatę na twarzy, kiedy płonął? Przypuszczam, że dzięki temu facjata jako taka ocalała, wyburczał młodzieniec. Sam płaszcz się nie stopił, zauważył Meyer. Jesteś przekonany, że nie położono go później? Lekarz spojrzał na Huberta, jakby ten spadł z choinki. Y, to nie leży w moich kompetencjach. Ustalam jedynie stan faktyczny. Racja, zgodził się z nim Profiler. Zapomniałem, że nie jesteś boziłowem. Lubisz w ogóle swoją pracę? Młody doktor nie zaszczycił Huberta odpowiedzią. Zamiast tego odwrócił głowę, manifestując swoje oburzenie. Mejer wcale się tym nie przejął. Pochylił się nad ciałem, pociągnął nosem jak pies. Ropa? Czy rozpuszczalnik? W tamtych krzakach technicy zabezpieczyli kanistry. Za kilka godzin będziemy wiedzieli na sto procent. Za tydzień, chłopcze, skarcił go. Ekspertyza użytego płynu będzie za tydzień albo i później. To zależy od wejść twojego szefa. Co ty sądzisz na podstawie tej spalenizny? Co ja sądzę? Powtórzył medyk i zamilkł. Rozpuszczalnik, orzekł Meyer. Ale czuję też benzynę. Ciekawe. Bag był uszkodzony czy rozpękł się od eksplozji? Ewidentnie czuję w powietrzu opary benzyny, powtórzył. A, bo ja wiem. Młodzieniec wzruszył ramionami. Nie był już wcale skory do współpracy. Wyglądał, jakby przysłano go za karę i chciał jak najszybciej stąd odejść. Dużo jeszcze tych pytań? Odciąga mnie pan od pracy. Gadaj z tamtymi skierował wzrok na techników Hubert zapatrzył się na resztki pogiętej stali która kiedyś była luksusowym samochodem a potem nie zważając na niechęć młodego medyka zaczął monolog Chłopak chociaż Meyer na niego nie patrzył i niczego od niego nie oczekiwał stał teraz w miejscu nie odchodził oblał nim wnętrze i spowodował wybuch Sporo ryzykował, bo eksplozja była taka, że aż szyby wywaliło. Wskazał drobiny tłuczonego szkła w błotnistej brei, a stali kilka metrów od miejsca wybuchu. — Na którym siedzeniu zabezpieczyliście ciało? — Za kierownicą. — W tej pozycji? — Leżał bezwładnie na plecach, głowa opuszczona, przykryta tym płaszczem. — To pewnie przez temperaturę. Może gość chował się od dymu? — Gdyby spalono go żywcem, ciało skurczyłoby się do pozycji embrionalnej i znacznie zmniejszyło — wszedł mu w słowo profiler. — Jest zmniejszone — bronił się młody. Mejer wrócił i rozsunął worek. Pokazał miejsce na brzuchu ofiary. — Tu dostał. Kilka razy. Niektórzy sprawcy uważają, że ogień Niszczy wszelkie ślady. To mit. Tym sposobem powiedział nam o sobie więcej niż gdyby nie użył koktajlu Mołotowa. E, skąd pan wie o koktajlu? wymamrotał zszokowany medyk. Hubert jestem powtórzył psycholog. Dotknął zgrubień węgla na zwłokach. Mamy do czynienia ze zbrodnią pierwszego stopnia, ale spalenia nie dokonał zawodowiec. To była osobista wędeta, działanie pod wpływem wielkich emocji. Sprawca odesłał tego gościa do piekła i założe się, że poczekał, aż auto się schajcuje, zanim uciekł. W tym lesie i na tym grzęzawisku są jego ślady. Hubert przyglądał się chwilę sarnim oczom młodego doktora. Na którą oceniasz zgon ofiary? Auto! Musiało płonąć kilka godzin, skoro las się zajął. Z trudem się tutaj przedostaliśmy, a byliśmy wszyscy około północy i trzeba było czekać na strażaków, Gechenna. Nie pytam o czas zgłoszenia. Pytam o to, kiedy twoim zdaniem doszło do bójki między nimi. Nie mam pojęcia. Może po rozłożeniu go na części, doktor Boziłow będzie w stanie to określić. Hubert już nie słuchał. Odszedł raźno do techników. Komputer się spalił, zaczął. Kluczyk był w stacyjce. Nie w stacyjce, w torbie Denata, razem z komputerem i dokumentami. Stopiły się w jedną bryłę, ale klucz włożono do specjalnie perforowanej kieszeni. Ciekawe, mruknął Hubert. Nie wiedziałem, że robią takie torby. Gucci robi. Ich nakładka antyogniowa rekomendowana przez Mercedesa kosztuje siedem tysi. Logotyp zachował się w całej okazałości. Przyznaję to zadziwiające. Pierwszy raz widzę coś takiego. Jeden z funkcjonariuszy podał mu niedużą kostkę do złudzenia przypominającą starożytne telefony komórkowe z epoki przed smartfonami. Dziadek Benz byłby z siebie dumny, orzekł Hubert. I wnikliwie obejrzał urządzenie. Dacie radę coś z tego wyłuskać? Ten technik, chociaż młody, był fachurą. Jeśli coś z jego procesorów się ostało, będziemy wiedzieli wszystko: gdzie ostatni raz się logował, parkował, ile przejechał i w jakim trybie. Sport, komfort, a może eko. Ile paliwa było w baku? Dopiero to ustalamy. Facet był ostrożny. Hubert lubił takich ekspertów, chociaż wkurzali go na miejscu zdarzenia. Ciężko było z nich cokolwiek wydobyć. Jak ognia bali się interpretacji, a tego potrzebował Meyer. Na cito. Mogło tak być, że podczas pierwszej eksplozji bak został uszkodzony, benzyna się wylała i dlatego to podłoże zajęło się ogniem. Płomienie szybko przeniosły się na wysuszone o tej porze roku chaszcze, a dalej to już efekt domina. A może ktoś postarał się, żeby wybuch wyglądał jak na filmie? Zaproponował Hubert. E, nie sądzę, orzekł niepewnie technik, ale kto wie. Sprawdzimy to. Profiler zmarszczył brwi, rozwinął jeden z szalików. Nagle zrobiło mu się gorąco, jakby wzięły go duszności. Chcesz powiedzieć, że Parę kanistrów benzyny dało radę z tym bagnem? Kryminalistyk wzruszył ramionami. Jak niby miałoby dojść do tego podpalenia lasu? Hubert meł w ustach słowa zanim je wypowiedział. Ponoć tam znaleziono kanister zauważył. Wskazał przeciwny kierunek do tego, gdzie znajdowało się źródło ognia. Był pusty. To prawda. — potwierdził technik. — I nie jeden, a pięć. Razem byłoby tego paliwa do hajcowania ze sto litrów. — W samym lasku nic nie zabezpieczyliście? — Jeszcze nic. Poza zwierzyną i bezdomnymi psami nikt tam raczej nie buszował. I to od dawna. — Interesujące — powtórzył Majer. — A ślady traseologiczne od miejsca zdarzenia — aż do zagajnika, w którym były kanistry? Nic, zero. Więc jak on się tam przedostał? Na tym błocie macie raj, jeśli chodzi o odbitki. Wskazał swoje kalosze, a potem podreptał w podłożu i postąpił krok. Ślady były tak wyraźne, jak z kreskówki. Co? Teleportował się? Technik zagryzał wargi, wreszcie wyciągnął z kieszeni papierosy poczęstował Huberta Mamy jeden ślad, ale na moje oko bezużyteczny, zaczął. Sięgnął do komórki, wyświetlił obrazek, a potem wyciągnął rękę i palcem wskazał auto. Podeszwa płaska jak pupcia niemowlaka. But nówka sztuka. Jedyny ślad indywidualny to takie małe kółeczko, widzisz? Co to może być? Nie mam pojęcia przyznał technik. No i nie ma drugiej stopy. Dlaczego? O czym to może świadczyć? Tak sobie myślę, czy ten klient nie odbił go dla nas specjalnie, a potem podrzuci czyjś but i będziemy w ślepym zaułku. Będą z ciebie ludzie młody, pochwalił go Hubert. Musiał chyba jednak stanąć całą nogą, jak uważasz, inaczej nie miałbyś pełnej odbitki. Technik się uśmiechnął. Widzisz to kółeczko? Starczy, że nadział but na kij, jakiś pałąk odbił, dokładnie sprawdzając, czy ślad jest wyraźny, a potem zabrał bezpiecznie ten rodzaj protezy. Gość naoglądał się programów o niewyjaśnionych zbrodniach. W jednym amerykańskim serialu pokazywali ten myk. Jako lewe sanki. Amerykanie przez ten ślepy trop nigdy sprawy nie wykryli. Ostatnio przerabialiśmy ten case na szkoleniu. I dlatego nie odbił w ten sposób dwóch? Nie dowierzał Meyer. W tym filmie mówili, że sprawca uznał, jakoby trudno byłoby mu oddać sposób chodzenia człowieka. Ale może po prostu się śpieszył, podsunął technik. Nie, zaprzeczył Hubert. On się nie śpieszył. Wie, że tu nikt nie bywa o tej porze roku. Był pewien, że nie zostanie nakryty, bo w tej odległości od rzeki nikt nie usłyszy hałasu. Inaczej, nie wysadzałby auta mołotowem. Zdaje mu się, że wszystko przygotował, ale nie przemyślał tego dokładnie. Ta zbrodnia odbyła się spontanicznie. Musiał być jakiś zapalnik. Dlatego ten facet zginął. Kłótnia, scysja, odkrycie jakiejś tajemnicy podszedł Walski. Masz już coś dla mnie? zagaił. Zgromił spojrzeniem policjanta, który pomagał hubertowi, więc młody technik natychmiast schował papierosa i wrócił do pracy. A może wiesz, kim jest poszukiwany? Hubert nie odpowiedział. Uparcie wpatrywał się w błoto pod stopami pluskał kaloszami a potem kucnął zdjął rękawice i nabrał trochę brei do rąk powąchał kiedy ostatnio w warszawie padał deszcz pamiętasz wyświetlił w telefonie jakiś skomplikowany wykres tak jak myślałem podsunął go walskiemu pod nos porządnej ulewy nie było od dwóch tygodni i nie będzie przez najbliższy tydzień może w niedzielę coś skapnie z nieba? Może. Dobrze się czujesz? Zaniepokoił się komendant. Jesteśmy nad Wisłą, tu zawsze jest bagno. Mejer nie odpowiedział. Przyglądał się ekipie techników, liczył funkcjonariuszy zabezpieczających teren, ludzi w mundurach, którzy z nudów palili papierosy. Podniósł się. Ewakuuj wszystkich, wyszeptał. A kiedy Walski nie zareagował, ryknął migiem, zbieraj stąd swoją brygadę! I niech nikt nie waży się rzucić zapalonego peta. Oszalałeś, co ty odstawiasz? Walski zaniepokoił się nie na żarty. Hubert skierował palec do ziemi i mówił ciszej, lecz coraz dobitniej. Teren zalano benzyną. To pułapka! W tym momencie w oddali posłyszeli krzyki, a strażacy odpoczywający przy swoim samochodzie ruszyli w tamtym kierunku. Miejsce, w którym przed chwilą odbyły się oględziny, płonęło. Głównym źródłem ognia był młody medyk, który biegał jak oszalały, starając się uwolnić od ognistych spodni, ale tym działaniem tylko wzmagał żar. Ktoś przytomny przykrył go płachtą przeciwpożarową i zaraz kilku strażaków rzuciło się, by go odtransportować do karetki. Kiedy tylko nastąpili na podłoże, po którym poruszał się młody patolog, ziemia znów zajęła się ogniem. Ewakuować ludzi! Ratujcie sprzęt! krzyknął Walski. Zasadzka! Wchodzą tylko specjalsi! Przyniosła mi własnoręcznie upieczony keks, a ja z zachwytem patrzyłem na jej porcelanową, prawdziwie piękną twarz, bez śladu makijażu, i zastanawiałem się: Jak to możliwe, że mój anioł jest zdolny do takich niegodziwości? Gdybym wczoraj nie poznał jej kochanka, gdybym go jej nie zabił, nadal tkwiłbym w iluzji, że żona mnie kocha całe moje życie zbudowane było na tej durnej wierze w nią w moją żonę wcześniej podała mi trzydaniowy obiad i uprzedziła że wyjdzie po południu na zakupy a potem spotkać się z koleżanką wymieniła jakieś imię i zastrzegła że nie znam tej kobiety dodała że może odstawi wcześniej samochód, bo planują skoczyć na drinka, więc wróci późno. Niewykluczone, że lekko wstawiona. Uśmiechnąłem się pobłażliwie. Zaproponowałem, że po nią przyjadę, ale odmówiła pod pretekstem, że to przecież damskie spotkanie. Zgodziłem się, bo wiedziałem, że ta koleżanka naprawdę nazywa się. Rui Coelho Tavares de Souza i z pewnością nie dotrze na randkę. Ciekaw byłem, co ona zrobi, kiedy kochać się nie pojawi. Co sobie pomyśli, czy będzie cierpiała? Wiedziałem, gdzie się umówili, i zamierzałem to zobaczyć na własne oczy. Czy się wkurzy, rozpłacze, zadzwoni do niego? Nie do tego nie mogłem dopuścić więc kiedy poszła się ubierać wyjąłem jej komórkę z torebki i włożyłem tam swoją wyszła z garderoby niby wcale nie wystrojona od markowe dżinsy perłowa bluzeczka z jedwabiu i mokasyny Saint Laurent z dyskretnym logo na